Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kapelusznik i pozdrawiam wspierających. Rozdział zaczyna się od tego, że mamy rozmowę Kaku ze Stussy. Ten pierwszy mówi, że ją szanuje, ale też wie, że jak Lucci wróci, to ją po prostu zabije, bo nie wybaczy jej zdrady. Dlatego każe jej uciekać. Widać też, że Stussy to generalnie boli i zżyła się z Kaku i dla niego to też jest ból. Czyli chyba jednak wychodzi na to, że ucieknie z naszymi. Nie wiem, zobaczymy. Strasznie plątany ten wątek. W każdym bądź razie wracamy do Luffy'ego i Bonnie. Randomowi marynarze zauważają, że Luffy wreszcie wygląda identycznie jak na swoim liście gończym, a giganci cieszą się z obecności drugiego Niki. Nawet Mars w tym momencie wywnioskował, że Bonnie dzięki swojej mocy zmienienia wieku mogła odpalić moc Sangoda. No ale Mars przystępuje do ataku na Luffy'ego i Gumiak przyjmuje cały atak na siebie. Lecz informuje swoich, że Gorosei generalnie nie da się zranić, i dlatego ma zamiar odepchnąć Marsa w siną dal. Dlatego prosi Bonnie, Frankiego i Sanjiego o zaatakowanie, czy w zasadzie użycie ataku w stronę Marsa. Tak, żeby zwiększyć impet odrzutu. Czyli prosi, żeby zaatakowali jego, żeby on zaatakował Marsa, żeby ten został odrzucony. Więc Luffy przechwytuje Marsa, a Franki i Sanji zrozumieli polecenie. Tylko Bonnie się zdziwiła, że kapitan załogi w gruncie rzeczy kazał zaatakować samego siebie. W międzyczasie giganci zarządzili odwrót na statek i będą gotowi do odpłynięcia. No i cała czwórka używa wspólnego ataku na Marsie, a Mars odlatuje hem-hem daleko stąd. Ciekawa jest wzmianka o tym, że atak uderzający Luffy'ego zabolał go przez haki. I ja bym tutaj wstrzymał konie, ponieważ to wcale nie oznacza, że Franki ma haki, bo w tym ataku brali również udział Bonnie i Sanji i to pewnie było ich haki. Chyba, że Franki nagle przebudził z broni, o czym nie wiemy. Jak tak, to okej, nie mam z tym problemu. Ale generalnie nie wiemy na pewno, czy to było haki Frankiego. No ale po całym ataku wszyscy wrócili na statek gigantów i Luffy pyta, co z resztą załogi. Sanji mu odpowiada, że jeszcze nie wylądowali na wodzie, natomiast Sanji rozmawia z Atlas o tym, że York cały czas ich wszystkich monitoruje. Co ciekawe, my przechodzimy na Whole Cake Island, gdzie transmisja Vegapunka wróciła, ale jest w gorszej jakości niż wcześniej. York informuje wszystkich Gorosei, że udało im się zakłócić transmisję tymczasowo, aczkolwiek nie zatrzymali jej w pełni, ponieważ jeszcze nie zniszczyli ślimakofonu. Dlatego transmisja dalej nadaje i powróciła. Vegapunk mówi w nagraniu, że ma nadzieję, iż przekaz jego wiadomości dotrze do ludzi, a my powracamy do naszych, na których nagle spadają agenci Cypherpol oraz Serafiny. Okazuje się, że Jowisz zrzucił ich wszystkich na statek gigantów dzięki swojej mocy. I gdy szykował się do kolejnego ataku, to dostał w papę od Luffy'ego. Olbrzymy na statku kibicują Gumiakowi, a wiceadmirał Doll podsumowuje sytuację, że jest ona bardzo dziwna. A na pole walki wkracza Merkury. Luffy informuje swoich, że Merkury jest bardzo wytrzymały i jeśli dotknie statku, to zapewne nie odpłyną, bo zostanie on zniszczony. W międzyczasie moc Sangoda Niki wyczerpała się u Bonnie i stwierdza ona, że jest ona dla niej zbyt męcząca. A na koniec rozdziału żelazny gigant wychodzi z wody i wali prawym sierpowym Merkurego w łeb, gdy ten próbował doskoczyć do statku olbrzymów. Dowiadujemy się również, że robot ma na imię MF, a w swojej głowie słyszy on najprawdopodobniej głos Joy Boya, mówiący mu: czas jest bliski. Robot pewnie się przebudził też dzięki temu, że Luffy i Bonnie użyli moc Sangoda Niki, co jest chyba oczywiste. Rozdział szybki i przyjemny, taka siódemka ode mnie. W przemyśleniach też nie za dużo, bo rozdział głównie skupiony na walce. Kwestię Frankiego już poruszyłem. Natomiast chcę wrócić po pierwsze do Stussy. Wydaje mi się, że ona w tej chwili opuszcza Cypherpol, dołączy do naszych, ale pod koniec mangi, tak jak Kobe najpewniej zreformuje marynarkę, tak ona pewnie zreformuje agencję Cypherpol. Więc trzymam się tego, co mówiłem kiedyś, że ona będzie tym reformatorem, który poprowadzi tę organizację ku dobremu. Druga kwestia, która mnie trochę
nurtuje, to Holkek Island się zachowuje jakby, nie wiem, Big Mama nadal żyła. Jakoś nie widzę u nich przejęcia tego, że ich kapitan najprawdopodobniej nie żyje, chyba że wiedzą coś, czego my nie wiemy. To jest zastanawiające, skąd u nich taki spokój. Niedawno stracili Pudding na rzecz piratów Czarnobrodego i prawdopodobnie Big Mama nie żyje, a zawsze, gdy do nich na chwilę jakoś wracamy, to się okazuje, że jakoś nie przyjmują się niczym dookoła. Nie wydają się zaniepokojeni, zdenerwowani, także zastanawia mnie ten spokój wśród mieszkańców Holkek Island. Co takiego tam się dzieje, czego my nie wiemy, bo tutaj zdecydowanie coś jest nie tak. A trzecia rzecz to MF, wielki robot. Co jest z takim czasem, na który czekał Joy Boy? To jest ciekawe, bo jednocześnie wiemy, że MF chce za coś przeprosić Joy Boya, tak jak Zunisza. Ewentualnie czuje jakiś żal, że być może go zawiódł. A tutaj nagle słyszy, że czas nadejdzie. Pytanie brzmi, czas czego? Czas podboju, czas powrotu, czas odwetu? Czy może robot, nie wypełniając rozkazu sprzed 800 lat, wtedy miał wypełnić to polecenie, które dostał? Czyli, że czas na wykonanie tego polecenia był wtedy i dopiero teraz opóźnienie go realizuje. Dlatego ma żal do Joy Boya, że nie wykonał jego rozkazu wtedy. No, to jest zastanawiające, o co tu konkretnie chodzi. I z tym was zostawię, dajcie znać, co myślicie i na razie.